Dzień dobry, cześć i czołem witam z mojego warsztatu, z tej strony Kamil. Drodzy widzowie, dzisiaj nagrywam film, w którym będę spawał ocynk, a dokładniej profile ocynkowane i chciałem pokazać Państwu, jaki fajny sposób znalazłem na to, by zrobić to w miarę bezpiecznie. Ponieważ jak wszyscy, którzy w temacie spawania siedzicie, zapewne wiecie, że spawanie ocynku w pomieszczeniu nie jest zbyt dobrym pomysłem, gdyż opary ocynku są szkodliwe dla zdrowia i można się troszeczkę otruć. Dzisiaj pokażę Wam, jaki prosty sposób znalazłem na spawanie ocynku w pomieszczeniu bez użycia żadnej specjalnej maski do tego, by filtrować powietrze wdychane przez spawacza. A już pokazuję Wam, co dzisiaj będziemy spawać. Przede wszystkim mam tutaj takie stanowisko spawalnicze. Jest spawarka, spawać ogólnie będziemy metodą TIG. Będziemy spawać takie oto profile. Są to profile 40 na 20 ze stali właśnie ocynkowanej. Grubość tego profilu to 1,2 bodajże chyba milimetra, taka grubość ścianki tutaj występuje i będziemy spawali to tutaj z każdej strony na łączeniu w koło po to, by osiągnąć odpowiedniej długości składak z profili. Spawam, ponieważ mam takie pozostałości i te pozostałości również idą na wykorzystanie. Przy spawaniu ocynku bardzo istotne jest dobrze wentylowane pomieszczenie. Ja, jak widzicie, mam tutaj otwarte drzwi od warsztatu i dodatkowo mam tu takie profesjonalne urządzenie, które właśnie służy do odciągu spalin z spawania, a dokładniej jest to zwykły pionowy wentylator odśrodkowy, którego tutaj właśnie wykorzystuję i sprawdza się do wyrzucania tych spalin na zewnątrz bardzo dobrze. A więc może przejdziemy do spawania tego profilu. Ja tylko założę odpowiednie ubranie i rękawiczki do tego oraz maskę i zaczniemy spawać. Jak widzicie, założyłem taki profesjonalny kombinezon do spawania wraz z maską i powoli zaczynamy spawanie. Uruchomimy spawarkę. Przede wszystkim odkręcimy gaz. Włączymy sprzęt. Spawarka ogólnie jest już ustawiona, ponieważ troszeczkę tych profili już tutaj naspawałem. Ustawienia tej spawarki, jak możecie tutaj zaobserwować na tych przełącznikach, oczywiście standardowo spawamy DC, spawamy na pulsie, w dwutakcie. Prąd spawania mamy tutaj ustawiony w jakiejś połowie, czyli 50% prawie dostępnej mocy, dajmy na to około 85 A. Ustawienia pulsu mamy tutaj takie, częstotliwość mniej więcej w połowie, czyli jakieś 2,5 Hz. Stosunek prądów w pulsie to jakieś 60%. Na tych ustawieniach spawa mi się te profile najlepiej. Co jeszcze, jeżeli chodzi o ustawienia ogólnie spawania, tutaj wypływ argonu na poziomie, tak jak tutaj macie, około 8 litrów. Tak to właśnie wygląda. Chciałem Wam pokazać, jak to idzie, jak działa tutaj właśnie wentylator wyciągowy. A więc w tym celu ustawimy kamerkę możliwie blisko
miejsca spoiny. Mam nadzieję, że coś tutaj będzie widać. Ja może jeszcze przymknę jedną z tych drzwi. Spoinka, miejsce spoiny ustawione, uruchamiamy wentylator. Jak widzicie, materiał przy materiale. Luki za bardzo tutaj nie ma żadnej. Spawarka uruchomiona. Zaczynamy spawać. Pierwsza sztuka połączona. Wygląda to w następujący sposób. Mamy w koło zrobione. Tutaj w tym miejscu troszkę za długo przytrzymałem. Pojawiła się dziurka, musiałem ją załatać z użyciem drucika. A tak ogólnie spawamy tutaj to bez dokładania tak naprawdę materiału. Łączymy, topimy to, co jest dostępne. I tak to wygląda. Myślę, że na filmie mogliście też zaobserwować, jak sprawnie działa tutaj ten wentylator wyciągowy. Ja pokażę Państwu, jak spawam całą poprzeczkę i mniej więcej zobaczymy, ile czasu zajmuje to na wideo.
i na taką długość właśnie łączę te profile. Mamy tutaj zespawanych ze sobą raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kawałków, każdy po 90 cm. I właśnie takie profile później tniemy na odpowiedniej długości kawałeczki i te kawałeczki zagniatamy właśnie w ten sposób, jak tutaj macie to zrobione. Tu już widzicie, kupeczka jest tych profili częściowo, bo w połowie ona jest wykonana z całych kawałków, a w połowie właśnie w tych spawanych zrobiona. Otwory już są zrobione, końcówka zagnieciona, a tutaj przygotowany już materiał do dalszego cięcia na pile na odpowiedniej długości kawałki. Tak to wygląda. Tak wygląda właśnie robota u mnie dzisiaj. Bardzo istotnym, bardzo dobrym elementem tutaj w całym tym spawaniu tego ocynku jest właśnie wentylator. Wentylator, który zabiera te szkodliwe spaliny i dzięki niemu można tutaj bezpiecznie spawać ten ocynk bez żadnych uszczerbków na zdrowiu. Także to dzisiaj chciałem Państwu pokazać w tym materiale wideo. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, do zostawienia subskrypcji na dole i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!